Cześć, witam Was Piotr Kowal, agent nieruchomości. Pozwolicie, słońce straszne, żebym Was widział, muszę okulary założyć. Witam Was dzisiaj troszkę w klimacie kowbojskim, a to dlatego, że pokażę Wam nieruchomość, która może stać się Waszą rancho, Waszą farmą. Ale zacznę od tego. Na pewno słyszeliście o czymś takim jak 3 w 1. Czy kupujesz jeden produkt, masz czy od razu 3 w 1. Minusem tego jest to, że kupując produkt 3 w 1, musisz kupić wszystko od razu. Nieruchomość, którą Wam dzisiaj pokażę, jest niejako odwrotnością tego. To jest jedna nieruchomość, którą można kupić w 3 różnych, w sumie to w 6 różnych konfiguracjach, ponieważ składa się z 3 tak jakby osobnych części, które mogą być osobno sprzedane. Ale na początek. Znajduje się w miejscowości Bokucice. To jest około 10 km od centrum Bochni. 7 km na północ od A4, bardzo blisko Puszczy Niepołomnickiej. Tak jak powiedziałem, nieruchomość składa się z 3 elementów, które mogą być sprzedane każdy osobno, wszystkie razem lub na przykład 2 wybrane, w zależności od tego, co będzie Was interesowało. Pierwszym takim elementem tej nieruchomości jest działka o powierzchni prawie 19 arów, zabudowana budynkiem mieszkalnym, to jest ten budynek za mną, w stanie surowym. Drugim elementem jest działka, na której właśnie stoimy, prawie 16 arów, to jest działka budowlana, osobno może być sprzedana. I trzeci element to jest działka rolna, takie duże, właściwie duże pole orne, ponad hektar, które również może być sprzedane osobno, ponieważ jest jeszcze tutaj wyznaczona droga, po prostu zostało to w ten sposób przemyślane, że można to sprzedać 3 osobnym właścicielom, można jednemu, można 2. W takim razie zaczniemy od tego pierwszego elementu z domem mieszkalnym. Zapraszam, będziemy oglądać. Jesteśmy teraz w rogu tej działki z domem. To jest ulica, droga dojazdowa. Jeżeli chodzi o media, tutaj widzicie, jest skrzynka już z energią elektryczną. Jest woda, jest gaz. Jest kanalizacja. Wszystkie są nie są podpięte jeszcze do budynku. Ta działka ma 19 arów prawie. Taki dość nieregularny kształt. Tutaj odsyłam od razu do reszty moich materiałów. Tam w ofercie tam jest właśnie mapka. Budynek ma powierzchni całkowitej 148, o ile pamiętam, metrów kwadratowych. Użytkowej 101, jest z pustaka zrobiony, w środku ścianki działowe z betonu komórkowego. Kryty dachówką ceramiczną, bardzo ładna dachówka. Dach jest już ocieplony, wełna mineralna. Zresztą to na zdjęciu widać, że tam już są płyty OSB podrzucone na dachu. Obejdę teraz dom dookoła. Zanim na koniec tej działki pójdę, obejdę jeszcze dom dookoła, pokażę, bo może faktycznie nie ma co biegać po wszystkim, tylko po kolei. W tej chwili mamy godzinę 13, słońce jest dokładnie tutaj, tak jakbym pojechał jeszcze w lewo, to w górnym rogu zobaczylibyście to słoneczko. Bardzo ładna dachówka ceramiczna. Tutaj okno na werandę. Zaraz wrócę do tematu domu, ale jeszcze tak, obrócę się w tą stronę. To przed nami to jest właśnie ten ponad hektar działki rolnej, a to jest ta działka, która jest działką budowlaną, nie może być też dokupiona do tego domu jako uzupełnienie. O, tak wygląda ten dom z tej strony. Tam spod tych drzewek zacząłem nagranie. Ja wejdę do środka, do budynku teraz. Wchodzimy teraz do środka, do budynku. Od razu powiem jedną ciekawą rzecz. W tym budynku zostały zaprojektowane
Dwie łazienki, jedna główna i druga taka dodatkowa. I ta dodatkowa ma być tutaj, zaraz koło wejścia. Jak widzicie, są porobione wszystkie odpływy. To jest główny salon. No, światła niestety nie ma tutaj. Strop jest na legarach, czyli jest lekki strop, to tam teraz nie będę już wychodził, ale widzieliście to na pewno na zdjęciach, jak wygląda góra. W domu jest sucho, bo to czuć. To jest aneks kuchenny. I tam mamy po prawej dwa pokoje, po lewej jeden pokój, a na wprost jest główna łazienka. Nie pokażę wam tego, gdyż po prostu tam jest dużo mniej szczelin, nie wchodzi światło i patrzyłem już, niestety nie zrobię tam filmu. Także tutaj jeszcze rzut okiem po budynku. Wejście na strych. No to przejdziemy się jeszcze teraz po działce. Jestem teraz w rogu tej działki, tej najmniejszej działki niezabudowanej. Ona ciągnie się tutaj tak jak to ogrodzenie, z tym, że ogrodzenie jest sąsiedniej nieruchomości. I, no i te przepisowe 4 czy tam nawet może 5 metrów od budynku mieszkalnego się kończy. Może to być, tak jak cały czas mówię, nabyte osobno. Media w tym momencie będą podciągnięte z tej pierwszej działki z budynkiem. Tak wygląda budynek z tej perspektywy. Tam w tle to już jest inna nieruchomość. I tutaj, to już wcześniej pokazywałem, to jest ta działka rolna. Teraz nie będę szedł tam z kamerą, bo nie chcę was zanudzać na tym filmie, natomiast uwierzcie mi, jest tak przyjemnie, że jak skończę nagrywać, to sobie pójdę tam na spacer. Tak jak powiedziałem na początku, możesz nabyć tą nieruchomość w różnych konfiguracjach. Możesz kupić tylko ten sympatyczny domek, potrzebujesz mały domek z atrakcyjną działką, kupujesz jedną tą działeczkę z domeczkiem. Potrzebujesz mieć większą działkę, kupujesz tą działkę z domem plus mniejszą działkę, czyli w sumie będziesz miał 19 plus 16 arów, czyli 35 arów. Masz pomysł na jakąś hodowlę, na uprawę, potrzebujesz jeszcze do tego kawałek przysłowiowego pola, kupujesz całość, w tym momencie jest hektar 40. Tak jak powiedziałem na początku, dobre położenie, cisza, spokój, niedaleko autostrady A4, bardzo dużo terenów dookoła jest jeszcze niezabudowanych, aczkolwiek jest też bardzo dużo domków takich nowych powstaje, także myślę, że bardzo dobry teren do zamieszkania. Jeżeli zainteresowała cię ta nieruchomość, zapraszam cię do kontaktu, dzwoń do mnie przez 7 dni w tygodniu, obserwuj mnie również na moich social media, na YouTubie. Zapraszam cię także do zapisania się na newslettera na mojej stronie internetowej. Piotr Kowal, agent nieruchomości.